I witam, witam, dzień dobry, kłaniam się bardzo, bardzo nisko, Kamil Cebulski z tej zielonej strony. Cześć Aga, co tam słychać u ciebie w firmie? Słyszałem, że teraz wszystkich nas zwalniali, teraz będą z powrotem zatrudniać, więc będą potrzebowali usług takich. I całe szczęście, właśnie słychać dobrze, bo nas zwalniali, narobili dymu zamieszania, natomiast teraz wszyscy, może nie wszyscy, ale na szczęście klienci, z którymi współpracuję, otrząsnęli się i faktycznie będą zatrudniać na nowo, a to jak wiesz, dla mojego biznesu jest woda na młyn. Dokładnie. Także słychać dobrze. Jeszcze nie zdradziliśmy, że zajmujesz się rekrutacjami pracowników. Tak, dokładnie tak. Wyspecjalizowałaś się w pewnym określonym profilu pracownika z tego co wiem. Dokładnie tak. Kilkanaście lat temu, 2006 rok, jak zaczynałam swój biznes i ta koncepcja pojawiła się na zatrudnianie, na zajmowanie się rekrutacjami, no to trzeba było sobie odpowiedzieć na kilka takich strategicznych pytań, jak chcemy osiągnąć sukces i generalnie jakie ma być nasze miejsce na rynku i dlaczego mają wybierać nas. I jednym z takich założeń była właśnie specjalizacja, więc mamy bardzo wąską specjalizację. Szukamy w naszej firmie głównie w branży budowlanej, a nawet jeszcze ściślej nie cała budowlanka, bo to bardzo pojemna branża. Głównie branża sanitarno-grzewcza, teraz właśnie fotowoltaika, to jest coś, co nas mocno dotyka, bo z takimi zamówieniami zwracają się klienci, więc branża sanitarno-grzewcza, elektryczna i powiązane z tymi jakieś ewentualne poboczne, ale to jest trzon i faktycznie przez te kilkanaście lat udało nam się zbudować całkiem fajną pozycję. Na tyle fajną, że to już nie tylko my pozyskujemy, chociaż oczywiście nie rezygnujemy ze sprzedaży aktywnej. Natomiast to już klienci z polecenia trafiają do nas jako do firmy, która no, w tym obszarze naprawdę się specjalizuje. No A to nie wystarczy wyjechać do Londynu i na byle jakim rogu na jakiejś polskiej dzielnicy krzyknąć: szukam pracowników budowlanych, bo tam co drugi to chyba budowlany. Z Polski chyba wszyscy. Wiesz co, to czekaj, to nie, to może za mało precyzyjnie się wyraziłam. Nie szukamy pracowników fizycznych, wykonawców, tylko szukamy menadżerów, szukamy kierowników budowy, szukamy głównie bardzo dużo przedstawicieli handlowych w branży. Więc to jest troszeczkę wyższy poziom niż, nie chcę wartościować, ale w tej strukturze, w tej piramidzie jednak szukamy tych menadżerów i ludzi, którzy znają się na sprzedaży, trudniej, są techniczni. Trudniej o menadżera niż o budowlańca w Polsce? Powiem ci tak, nie wiem jak jest z budowlańcami, bo tym się chyba szczęśliwie nie zajmuję. Z tego co wiem, to nie jest to łatwy partner, tak to ujmę. Mam wielką przyjemność z rozmów z menadżerami, z ludźmi, którzy zarządzają i tak jak ty zakładam, że też lubisz swoje zajęcia, że rozmawiasz z ciekawymi, znaczy tak sobie skomplementuję, przepraszam za nieskromność, ale z ludźmi, którzy coś tam ciekawego mają do powiedzenia i to jest najfajniejsze w mojej pracy, że naprawdę jak się rozmawia z takimi ludźmi, top menadżerami, to naprawdę gdzieś to mnie rozciąga, bardzo to lubię, dużo się od nich uczę i to jest fajne. Pewnie od budowlańców też bym się mogła dużo nauczyć, pewnie tak, ale niekoniecznie tu chcę się specjalizować. Jasna sprawa. Dobra, to wiemy czym się zajmujesz, to powiedz nam teraz, dlaczego w 2006 roku podjęłaś taką głupią decyzję i w ogóle założyłaś biznes? Oj, wiesz, nie wiem, czy chcesz słyszeć tą historię, bo ona nie będzie zbyt budująca, ale tak, historia specyficzna, pewnie jak każda, bardzo indywidualna i subiektywna. Co ci nie pasowało w robocie takiej zwykłej? Powiem ci tak, byłam klasycznym przykładem osoby żyjącej w budżetówce, byłam nauczycielem, kształciłam się jako nauczyciel historii. Nie wiem, czy wymarzone. Trzy razy więcej milionerów jest wśród lekarzy niż wśród adwokatów na przykład. Okej. A wśród nauczycieli jest jakiś? No właśnie wśród nauczycieli jest trzy razy więcej milionerów niż wśród lekarzy i prawników. To jest bardzo dobry zawód. Okej, to jestem zaskoczona takimi wynikami. Ja pamiętam, jak rok temu byliśmy z mężem na wczasach na Bali i bardzo się tam dobrze czuliśmy i w tym czasie nauczyciele pikietowali pod naszym Sejmem, że chcą podwyżek. I ja wiesz co, wtedy to było dla mnie takie oświecenie. Mówię, mężu, zobacz, ja mogłam tam być, a jestem tutaj i smażymy się tutaj, fajnie się mamy i powiem ci tak. Co ci nie pasowało w byciu nauczycielem? Że to jest taki wdzięczny temat. Ja w sumie jestem nauczycielem, co prawda w swojej szkole i w branży prywatnej, ale też pojeździłem trochę po szkołach. Można się realizować ucząc młodzież, dając im kompas życia i tak dalej. Tak. Tak, tak
takie były moje marzenia, takie były moje cele. W tym celu się edukowałam i kończyłam swoje studia. Natomiast wiesz co, podjęłam pracę i było fajnie. I tak te rzeczy, o których mówisz, naprawdę one były z mojego serca i ja się w tym bardzo dobrze czułam. Tylko kurczę, wiesz, wypłata 711 pierwsze, a druga 1111. Fakt, że to było 12 lat temu. Wiesz co, powiedziałaś taką kwotę, akurat jest ten film z Markiem Konradem, co tam 666 zł za bycie nauczycielem dostał. No to moje stawki były takie i powiem ci tak, byłam tak bardzo zapatrzona w ten zawód i tak bardzo z takim poczuciem misji do niego podchodziłam, że sobie myślę, okej, dobra, awansuję za parę lat. I słuchaj, miało być tak, że pierwszy rok byłam stażystą, potem mam tytuł nauczyciela kontraktowego i mam dostać tą właśnie pierwszą podwyżkę. No i dostałam tą podwyżkę, przepracowałam drugi rok już jako kontraktowy i miałam rozpocząć tam awans na kolejny. I się okazało, że zmieniło się prawo i nie mogłam awansować na kolejny stopień w byciu nauczycielem, co miało trwać 3 lata, tylko muszę odpracować 2 lata tak na pusto, żeby rozpocząć ten okres stażu, czyli podwyżka za 5 lat. Myślę, Jesus, 5 lat do podwyżki, czy ja to udźwignę, nie? Czy aż tak bardzo moje marzenia są tutaj mocne? No i nie ukrywam, że gdzieś tam mąż mnie też motywował do tego, mówi, kurde, mówi, jak będziesz chciała, to będziesz mogła na uczelni jej pouczyć z innym odbiorcą. No jako nauczyciel, no to nie masz dużo czasu pracy, no bo są wakacje, ferie, na truskawki można jechać, jak to któryś z premierów powiedział, że nie ma kim zbierać truskawek, to nauczycieli wyślę, bo i tak szkoły zamknięte, to jest dużo opcji na dorobienie się. Wiesz co, powiem ci tak, no jednak zamiast tych truskawek to wolę pojechać na super wakacje, tak zapewne jak i ty, aczkolwiek truskawki są smaczne, nie no fajne, ale w dzieciństwie miałam okazję rodzicom pomagać w polu, wiem co to znaczy, najadłam się tego i jest okej, jak ktoś lubi, nie? Natomiast ja naprawdę nie żałuję tej decyzji, to była dobra decyzja, bardzo się z niej cieszę i jak przebiegał ten proces? No bo ja sobie potrafię wyobrazić, okej, uczysz jeden rok, tam już wchodzisz w te tryby powoli, ale coś ci nie pasuje. No dobra, ale wiesz, zmienić jedną szkołę na drugą, iść do czegoś innego, do jakiejś innej pracy, a ty co, wtedy jakoś tak grubo postanowiłaś, nie, ja muszę iść na swoje? Nie, to był proces oczywiście. Pierwsza, znaczy zawsze z tyłu był głos męża, który no chyba widział więcej i czuł więcej niż ja jeszcze wtedy w sobie i mówił mi o własnej firmie, a tego absolutnie nie chciałam słuchać. Natomiast tak, myślałam o rozszerzeniu, żeby oprócz jednego przedmiotu, tam to była historia, to ten mój wyuczony zawód. Chciałam zrobić przedsiębiorczość. Słucham? Studiowałem historię. O, no to wiem, że to piękna dziedzina i gdzieś tam nadal mnie interesuje, chociaż mało czasu mam na to, ale postanowiłam zrobić kolejne studia, tak sobie wyobrażałam swoją przyszłość, że pójdę na przedsiębiorczość i będę uczyła kolejnego przedmiotu w szkole, przy czym no mężczyźni w mojej rodzinie, tym razem ojciec, no obśmiali takie pomysły i mówią, dziewczyno, marnujesz swój potencjał, w ogóle idź od razu na doktorat. Ja sobie myślałem, nie, no jasne, może od razu na premiera, prezydenta, czemu nie, przyjmują, wtedy młoda byłam, a młodych przyjmują, więc wiesz co, powiem ci tak, no gdzieś tam trafiłam na ofertę Koźmińskiego, żeby zrobić doktorat z zarządzania i myślę sobie, no jak po historii na zarządzanie. No ale się okazało, że przyjęli mnie. Nie wiem, czy przyjęli dlatego, że przyjmowali wszystkich i chcieli Czesne skroić, bo nas tam setka zaczynała, skończyło 20 parę osób. Natomiast wciągnęło mnie to. Jakby zaczęłam się uczyć zarządzania i jakby ta cała teoria, do tego na sali ludzie, którzy są praktykami, którzy odnosili to i do swojej rzeczywistości, zadawali konkretne pytania. Ja tam, wiesz, byłam totalnie zielona, nie? No po historii ze szkoły jestem na doktoracie z zarządzania, no ale się okazało, że zarządzanie można robić po wszystkim, po każdych studiach. No i powiem ci tak, 24 chyba osoby skończyły studia, 8 czy 9 do tej pory się obroniła, to już parę lat ładnych minęło, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze się obroni. I w tej grupie byłam ja, bo mnie to wciągnęło. Stwierdziłam, że to jest to, co mnie naprawdę interesuje, a zaraz za studiami poszła chęć i pragnienie spraktykowania tego. No to jak już wiem tyle, jak już tyle mam tej wiedzy teoretycznej, no to czas na działanie. I faktycznie, w 2006 roku założyłam tą firmę, oczywiście z wielką nieśmiałością, z wielkimi obawami, z głową pełną teorii i z takim poczuciem, Boże, czy na pewno? No ale... A czemu akurat rekrutacja i jaki tutaj splot wydarzeń był?
Skromnie to wyszło. Znaczy, wiesz co, właściwie pierwsza firma moja, działalność gospodarcza wtedy, to nie do końca od razu była rekrutacja. Ta rekrutacja pojawiła się później. W 2006 roku całkiem fajnie działo się w budownictwie. Ja jak szukałam pomysłu na swoją firmę, to nie, totalnie nie miałam pojęcia. Mogłam tylko korepetycje z historii udzielać. I wiesz co, szukając pomysłu na biznes, bo nie czułam się w niczym ekspertem wtedy, przeglądałam Gazetę Wyborczą, jeszcze wtedy tą papierową, z ofertami pracy i patrzyłam, na co jest zapotrzebowanie, co tam się na rynku dzieje, w ogóle jacy fachowcy są potrzebni, i trafiłam na ogłoszenie jakiegoś dewelopera, który szukał człowieka do pokazywania mieszkań. I sobie myślę, wow, no, na mieszkanie zbierałam wtedy. I sobie myślę, jeny, to jest to, mnie te mieszkania kręcą. I pomyślałam sobie, że stworzę firmę, która będzie miała portal, na którym będą deweloperzy się mogli ogłaszać. I moja pierwsza działalność, gdzie nauczyłam się sprzedaży, gdzie tworzyłam ten zespół sprzedażowy, to właśnie był portal zrobiony przez gimnazjalistę, bo nie było mnie stać na większy. No taki był budżet, więc takie trzeba było znaleźć rozwiązanie. I tam zamieszczałam reklamę deweloperów, którzy mieli nowe mieszkania. Oczywiście pierwsze były niesprzedane rzeczy, tylko dzwoniłam do Dem Development i mówiłam, że mam taką super, właśnie fajną stronę i że do nich jako do pierwszych za darmo i tak dalej. No więc oni jak za darmo, no to łaskawie po paru tam tygodniach dali mi podpis, tak, mogę z tych strony ściągać oferty ich mieszkań, przekopiowywać sobie treści. No i tak fajnymi deweloperami zapełniłam stronę, a potem kolejnymi już komercyjnie, już sprzedaż, już to się zaczęło rozwijać. No i powiem ci, że bardzo fajnie szło, tylko był jeden problem. Był jeden problem w tym wszystkim. Ja miałam poczucie, że oni nie potrzebują mojej firmy, że oni dają mi te zlecenia, bo szło, żarło wtedy, tak? W budowlance wtedy żarło do 2008 roku, to wszystko szło bardzo... Trzeba rozdać, no to ktoś się zgłosi. I wiesz co, no i jakby miałam wrażenie, że tak, że oni są u mnie na mojej stronie, ta moja strona nie generowała jakiegoś gigantycznego wtedy ruchu, chociaż to się z miesiąca na miesiąc poprawiało, bo też nad tym pracowałam, ale no nie byłam tutaj jakimś potentatem. No i miałam wrażenie, że oni u mnie są, czy oni u mnie nie są, to jakby no ja zarabiam, jest okej, uczę się, rozwijam, jest fajnie, ale miałam tą głęboką potrzebę, to chyba ta moja potrzeba misji, że zostanę nauczycielem, no ja chcę coś wnosić, coś dawać konkretną wartość. To było we mnie bardzo silne. Jakby nigdy nie byłam ukierunkowana na tylko i wyłącznie pieniądz. No i miałam takie wrażenie, że ci ludzie, ci deweloperzy mają inną potrzebę. Tą potrzebę zobaczyłam, współpracując z nimi, się okazało, że im najbardziej potrzeba ludzi, którzy te inwestycje ogarniają, a sprzedaż się działa całkiem sprytnie, nie? Całkiem sprawnie to szło. No jak się okazało, że oni potrzebują ludzi, no to ja zaczęłam się uczyć, jak tych ludzi im dać. I faktycznie tu zaczęłam mieć takie poczucie, że rozwiązuję konkretny problem moich klientów. I tak, no jak 2008 rok przyszedł i wszystko tak tąpnęło w budowlance i się mocno to wszystko wysypało i te mieszkania przestały się sprzedawać, no to ostatecznie ten portal sprzedałam, bo jakiejś wielkiej radości z tego biznesu nie miałam. Natomiast faktycznie w te rekrutacje mocno weszłam, no i tym się zajmuję cały czas. Czyli tak niechcący się pojawiłaś w tej branży. Coś sobie wymyśliłaś jako żółtodziób sobie wymyśliłaś, a na rynku potrzebne są te usługi, zaczęłaś je świadczyć, ale jak już byłaś na rynku, to gdzieś dostrzegłaś, nie, to może te usługi będą dużo lepsze. I dopiero wtedy, jak się dałaś ponieść temu rynkowi, to gdzieś trafiłaś na tą swoją branżę, w której ile już? 14 lat? Tak, dokładnie tak. Wiesz co, myślę, że tak to działa. Jak wchodzimy w coś głęboko i szukamy, to znajdziemy. Być może można było dostrzec jeszcze wiele innych rzeczy. No, skupiam się na tych rekrutacjach. One mi wychodzą, bo wydaje mi się, że gdzieś tam potrafię to robić i mam jakieś tam predyspozycje do tego. No i na dzisiaj nie widzę powodów, żeby to zmieniać. Też nie szukam niczego nowego. Raczej gdzieś tam rozwijam się w inwestowaniu w nieruchomości, bo gdzieś tam te mieszkania, to mnie kręci. Nie? To mnie kręci. Czyli jednak gdzieś z tego rynku, będąc na tym rynku, gdzieś jeszcze poinwestowałaś? Może nie jakoś jest to imponujące, ale tak, no w tym roku też udało mi się kupić piękne mieszkanie, 112 metrów, dwupoziomowe. Miało być pod wynajem, tak, żeby zrobić z tego dwa osobne, no ale się okazało, jak już je tak wykończyłam je tak, no już pod siebie, no to rodzina mówi, mama, no tu fajne, nowe, no to chodźmy tam. No, co, z domu do mieszkania, to tak trochę bez sensu, mówię, no chyba nie w tą stronę. Natomiast no mieszkanie na tyle właśnie piękne, atrakcyjne, w fajnej lokalizacji, że no od maja tu mieszkamy i nie szukamy zmiany na razie. Gdybyś weszła w te nieruchomości profesjonalnie, to teraz pewnie byś bardziej płakała niż się cieszyła.
Wiesz co, dlaczego tak mówisz? No bo tak ta branża nieruchomości, kryzys, ten brak wyjazdów, studenci online i tak dalej, nie brzmi to jakoś tak super dobrze dla ludzi z nieruchomości. Wiesz, no wszystko zależy znowuż kto na co patrzy. Jakby nie widzę w tym z kolei szansę na kupienie kolejnego mieszkania taniej, tak? Może to źle brzmi, ale tak do tego podchodzę, tak? Przygotowuję się, żeby w przyszłym roku kupić kolejne, więc gdzieś tam no też odpowiednio zarządzam budżetem, żeby móc kupić, nie wiem czy to się już uda w przyszłym roku, ale powiem ci tak, no może to źle brzmi, ale kryzys daje nowe możliwości i chcę być przygotowana. Jeżeli faktycznie te mieszkania będą stały puste i będzie ta cena pójdzie w dół, no to trzeba wykorzystać. W dół. Czytałem raport NBP, zrobił raport za drugi kwartał i w drugim kwartale w Warszawie ceny poszły w dół. Jeżeli dobrze pamiętam, 7%. O 9,5 zł na metrze kwadratowym. Okej, okay, no ja gdzieś widziałam jakiś raport o 7%, więc to trochę inna kwota niż to, co ty mówisz. Powiem ci tak, ja na razie kryzysu nie widzę na rynku nieruchomości, kryzysu istotnego i te 9 zł, o których ty mówisz, to jest tak, że to zależy jeszcze od którego, w jakim mieście i jakie są inne uwarunkowania. Ale ogólnie wiesz, jeżeli liczymy w złotówkach, no to ceny rosną, ale ja mam taki zarzut trochę do nieruchomości, że no jak liczymy w czymś innym, a ja tutaj mi do mnie przekonuje taki argument jak pensja minimalna na przykład, albo pensja średnia, to w tym pieniądzu nieruchomości bardzo tanieją. To znaczy ludzie coraz mniej muszą pracować. Swoich pensji. Sobie, tak, swoich pensji, żeby nieruchomość kupić, więc nieruchomości tanieją. A raczej jeżeli chodzi o agregację majątku, to powinniśmy raczej starać się trzymać taki majątek, żeby dzisiaj ludzie musieli na niego pracować pół roku, a za 10 lat, żeby musieli na niego pracować cały rok. Mm-hmm. Wiesz co, zgadzam się z tym, natomiast no, też trudno mi się rozdzielić na pewne rzeczy i w sensie takim, że ja biznes mam jeden i tą spółkę rekrutacyjną, ona gdzieś tam mnie absorbuje, kręci i ja tam żyję, natomiast nie szukam, ty jesteś na innym poziomie, nie szukam jakby kolejnych tego typu działalności, tylko bardziej nieruchomości traktuję jako taką inwestycję, zabezpieczenie, mam tam dwóch synów, może też im coś skapnie, więc bardziej w takim wymiarze, gdzie też oczywiście zdarzyło mi się kupić, sprzedać z zyskiem i tak dalej, takie zwane flipy, więc no, jeżeli na tym w ciągu tam określonego czasu mogę konkretne pieniądze zarobić, no to jest okej dla mnie, natomiast oprócz tego, że gdzieś tam sprzedałam w sumie jedno mieszkanie, tylko tak zrobiłam na zasadzie flipa, to raczej staram się, myślę o tym, żeby po prostu lokować kapitał, móc. To, co ty mówisz, zgadzam się z tobą, natomiast no, moje myślenie jakby wychodzę z innego punktu założenia, tak, z innego punktu wyjścia. Ja nie myślę o rozbudowywaniu firmy, o tworzeniu oddziału, bo obsługuję całą Polskę tutaj ze swojego miejsca, ze swojego biura, natomiast powiem ci tak, mam też doświadczenie z upadłością, z takim kryzysem, może niekoniecznie w mojej spółce, ale w spółce męża, która no, bliźniaczą, bardzo bliską działalność do mojej robiła i też wiem, jak ważne jest móc posiadać majątek, który możesz szybko spieniężyć i pewne rzeczy uratować i w ten sposób traktuję te mieszkania, tak, że w razie czego, w razie jakiejś tam sytuacji kryzysowej, czy tu biznesowej, zdrowotnej, czy jakiejkolwiek życiowej, to jakby nie myślę o tym, żeby tworzyć kolejną spółkę i szukać jakby tej zyskowności, ale też mieć po prostu takie zabezpieczenie i w tym celu ten pomysł na nieruchomości, tym bardziej, że to po prostu lubię, tak, to mnie interesuje, nie znam się na złocie, nie znam się na giełdzie, absolutnie nie mam zamiaru, przynajmniej na dzisiaj jeszcze, tak, nie planuję się tego uczyć, natomiast nieruchomości kocham, to mnie kręci, przeglądanie ich, szukanie ich, oglądanie, sprawa mi po prostu radość samą sobie, a biznes jest też po to, żeby mieć radość. Kolczyki, naszyjniki, nie, nic, ten, tam, nie. No jak widzisz, tak nie za bardzo. Co
komu, no co komu, nie? Dokładnie, no gdzieś te pieniądze trzeba trzymać, a pieniędzy się nie trzyma w pieniądzu. To jest taka podstawowa chyba. No chyba zasada, najgorzej w banku teraz, nie? Bo one zżerają nam... No. Drukują strasznie. Nie wiem, czy wiesz, 26% pieniędzy wydrukowali w ciągu roku. No musiało być na dotacje, na tarcze, na 500 i tak dalej. No to chyba to jest... To jest to, dokładnie. Dlatego nieruchomości wydają mi się sensownym rozwiązaniem. Dobra, to zejdźmy z nieruchomości, to jest gdzieś tam temat poboczny. Firma, to jest to. I firma z takiej perspektywy osoby, która no nie chciała prowadzić nigdy firmy, rozpoczęła karierę i dopiero jak... rozpoczęła tą karierę, to zobaczyła, że jej to nie pasuje. Czemu nie miałaś takich myśli wcześniej, nie wiem, będąc w liceum, że okej, ten nauczyciel, ta historia, to jednak mogą być takie rzeczy, które ich nie bardzo cię będą kręcić. Czemu dopiero to wyobrażenie, jak życie wygląda, przyszło dopiero w momencie, kiedy przyszło? Wiesz co, myślę, że kilka rzeczy. Myślę, że gdzieś tam wrodzony idealizm i pielęgnowany przez rodziców, którzy nie byli biznesowymi ludźmi. Moja mama była nauczycielem, ojciec jest syndykiem, prowadzi na upadłości, więc jakby... Wiedziałaś, na czym polega bycie nauczycielem. Tak, i mi się to podobało. To było to poczucie misji i dawanie siebie, dzielenie się swoją wiedzą. No wszystkie piękne, idealistyczne wartości, które nadal uważam, że są piękne i wcale nie chcę ich zdradzać. Inaczej w ogóle byśmy nie rozmawiali, bo jednak gdzieś tam uczelnia i tak dalej, no to są rzeczy, które są we mnie i ja nie zapieram się ich. Natomiast tak, to mi się podobało, natomiast tata jako syndyk no sprzątał te firmy, tak? Porządkował i zawsze przychodził z jakimiś takimi sensacyjnymi historiami. A tutaj mam, no dostałem nową upadłość, taka sytuacja, taki case, ten tego wyrolował, ten temu... Słucham? Nasłuchałam się i wiesz, nie to, żeby to wywarło na mnie jakieś straszne piętno, bo nie, ale no też nie spowodowało, że zapragnęłam mieć własny biznes, tak? No to był obszar, który mnie w ogóle nie pociągał. Dlaczego? Nie wiem. No taka po prostu byłam, tak byłam ukształtowana. Natomiast życie pokazało, że jednak warto iść w ten biznes, bo on daje super możliwości i... A niekoniecznie wiąże się z pożegnaniem z tego, co było dla mnie ważne, bo współpracuję gdzieś tam z jakąś uczelnią, co prawda gościnnie, ale bardzo się z tego cieszę i daje to frajdę też. A ja lubię mieć frajdę z tego, co robię. Dokładnie, tylko wiesz, no... Ciężko robić jakieś takie zwroty w ogóle w życiu, w karierze, no bo ja często dostaję takie pytanie, co było takim czymś, co mnie jakoś zmieniło i ja nigdy nie umiem na to odpowiedzieć. Nie, ja sobie tak po prostu zaplanowałem, rozłożyłem to na konkretne etapy i potem tylko wykonywałem i nie potrzebowałem robić jakiegoś takiego pivota, że na przykład, nie wiem, już jak już się studiuje tą historię, robi się te pedagogiczne różne kursy, inwestuje się czas kilka lat i nagle się dochodzi do wniosku, że może to nie jest to miejsce i trzeba po prostu zejść z konia, zawrócić i mamy pewne wyobrażenie kariery, budujemy ją, poświęcamy lata, studia, kursy pedagogiczne i tak dalej i nagle dochodzimy do wniosku, że popełniliśmy jakiś błąd, nie wiem, może my się zmieniliśmy i tak, ja to widzę tak troszeczkę, taki punkt zwrotny w karierze, że się robi nagle całkiem coś innego, co się planowało, no jak takie dosyć duże marnotrawstwo zasobów, czasu, wysiłku, który się gdzieś włożyło w to, żeby zdobyć jakieś skille. Wiesz co, no można do tego tak podejść. Nie mam poczucia zmarnowania czasu, co mam wrażenie, że cały czas się gdzieś tam uczyłam, rozwijałam. Na pewno jest dużo prawdy w tym, co mówisz, bo wychowując swoich synów staram się im pokazywać rzeczywistość, a nie tylko bazować na jakichś tam ideałach i wyobrażeniach. Natomiast nie wiem, na ile z tego skorzystają. Wiesz co, tak, można mieć takie poczucie, że ten czas został zmarnowany, natomiast ja z tego korzystam, tak? Ja nadal nauczam, nadal to realizuję i dla mnie realizacja... Historia chyba. No historię nie, natomiast te kursy pedagogiczne i to jak uczyć, to nadal zostało, natomiast historia no gdzieś tam trochę mnie interesuje, czasami mi się zdarza jakąś książkę przeczytać, czy bardziej przysłuchać, jeżdżąc na rowerze z historii, natomiast...
Powiem Ci tak, myślę, że wszystko nas rozwija, wszystko nas kształtuje. W momencie, kiedy przechodzisz, dochodzisz do takiego momentu, że trzeba zawrócić, albo wydaje Ci się, że warto zawrócić, a jeszcze nie wiesz, czy trzeba, ja myślę sobie, że takie punkty zwrotne też są dużą lekcją, dużą szkołą. One budują też Twoje doświadczenie takie mentalne, wewnętrzne, uczą podejmowania pewnych trudnych, bardzo trudnych decyzji i myślę sobie, że nie ma nic głupszego, jak tkwienie w czymś, co Ci nie sprawia frajdy i w czymś, co nie jest rokujące, tak? Ja myślę sobie, że ta elastyczność i umiejętność przestawienia się, czy to ze szkoły na biznes, czy potem z biznesu tego internetowego, z tych sprzedaży tej reklamy dla deweloperów na rekrutowanie ludzi, no to też były jakieś trudne decyzje w moim biznesie, ale no one mnie uczyły, tak? No i ja nie mam poczucia tutaj marnotrawstwa. Gdyby nie było szkoły najpierw, pewnie teraz byśmy nie rozmawiali. Gdyby nie było sprzedawania reklam deweloperom, nie byłoby rekrutowania dla nich, więc myślę, że to jest, kiedyś Steve Jobs powiedział coś takiego, że jak spojrzy się do tyłu, to widzi się były pewne kropki w naszym życiorysie, a dopiero z perspektywy czasu widać, w jaką one się linie układają. I to jest świetna metafora. Myślę, że bardzo słuszna. On w swoim życiorysie, w tym, co tworzył, tak, w Apple'u, wykorzystywał to, że był w technikum jakimś tam kaligraficznym, tak, no co ma piernik do wiatraka, ale on z tego czerpał i potem w swoim życiu dalszym, tak, w swojej firmie wykorzystywał to doświadczenie i myślę, że tak jest z każdym, kto ma takie myślenie, nie była to porażka, tylko czegoś tam się nauczyłem i to chcę dalej rozwijać, a jeżeli widzę nowe szanse, nowe możliwości, no to po co być frajerem? No tak, ale z drugiej strony może gdyby nie poszedł na ten kurs kaligrafii, czy tam jakieś tam inne kropki, to może jego córka nie chciałaby się powiesić przez niego, bo ten się wziął za robienie firmy, a nie poświęcał czasu dziecku, nie? I żonie. Próbę samobójczą, gdzie w liście napisała, że to przez niego. No to takie, wiesz, takie trochę smutne. Wiesz, powiem Ci szczerze, nie kojarzę tej historii z córką, natomiast wiem, że mężem nie był dobrym, to fakt, to pamiętam z jego biografii. Wiesz co, to jest w ogóle, dotykasz takiej teraz sfery życia rodzinnego. Ja myślę, że przy prowadzeniu biznesu to jest w ogóle bardzo trudna rzecz. Ja mam swoją tego typu historię. Że prowadziłaś biznes, no to jeszcze matką jesteś. Tak, mam dwóch synów. Wiesz co, pierwszy syn urodził się rok przed założeniem tej mojej pierwszej firmy, w 2005 roku, więc miałam roczne dziecko, to kiedy... Super okres na samodzielność, po prostu, Aga. Powiem Ci wbrew pozorom tak, bo wiesz co, zdążyłam go tam jakoś odchować, tam skończyłam te wszystkie swoje macierzyńskie i to, co mi tam państwo zaoferowało. No i potem trzeba było podjąć decyzję, idę na bezpłatny wychowawczy, no nie. Wracam do szkoły na te same pieniądze, może starczy na pampersy, może nie i pewnie nie. No albo coś zaczynam działać i wiesz co, no i zaczęłam działać i ciągnęłam w tym czasie studia, tak, które były gdzieś tam dla mnie ważne i bardzo mnie fascynowały. Rozpoczęłam własną działalność i byłam mamą i mój syn, nie wiem teraz, może miał ze 3 lata, może nie, no był mały, ale już mówił, tak wepchnął się, wiesz, między mnie a stół, na którym był komputer, tak się przytulił do mnie i powiedział, wiesz co, mamo, chciałbym być twoim komputerkiem. Nie wiem, czy czujesz, co mi dziecko powiedziało. Wiesz, emocje wracają, słuchaj, jak o tym mówię. O, moje dziecko było zazdrosne o mój czas spędzony z komputerem. I wiesz co, ja myślę, że za wszystko się płaci cenę, nie? Za wszystko się płaci cenę, za rozwój firmy też, za edukację, którą inwestujesz, no już nie będąc taki najmłodszy, tylko to były drugie studia, też się za wszystko płaci cenę. Natomiast... No każdy musi sobie sam oszacować, na ile sobie może pozwolić i jak rozłożyć akcenty. Dla mnie ta informacja od mojego dziecka była bardzo takim mocnym, takim, wiesz, otrzeźwieniem, że muszę tutaj jednak pewne rzeczy przeformułować i wydaje mi się, że nauczyłam się właściwie dzielić ten czas, właściwie rozkładać proporcje. Doświadczenie było bardzo mocne i bardzo brutalne i ja... Być może mogłabym sobie dzisiaj zarzucać, że mogłam tam więcej z dziećmi, natomiast na szczęście, dzięki Bogu, to dziecko szybko do mnie przemówiło i ja to zrozumiałam na takim bardzo wczesnym etapie.
Czy ucierpiała firma, czy ucierpiał doktorat? Nie. Myślę, że może szybciej osiwiałam i szybciej się zmęczyłam, ale udało mi się po wszystkie sroki utrzymać w rękach i dopiąć swego. I dzisiaj jestem dumna, no, tak? I zadowolona. Sroki, no wiesz, sroki to nie orły. No, żeby zbudować coś takiego wielkiego jak Steve Jobs, no to jednak trzeba być orłem. I ja mam taką teorię, że wszystkie te takie wielkie biznesy, które wymagają naprawdę wielkiego poświęcenia, pracy, skupienia i tak dalej, to one zawsze są prowadzone przez psychopatycznych ludzi, którzy no, mają inne potrzeby niż 99% społeczeństwa, których gdzieś tam ciągnie do tego, żeby ta firma była wielka, wielka, tu rozwijamy się, tu jeździmy, robimy speech'e, jakieś nowe produkty i tak dalej, a to nie są koniecznie takie osoby rodzinne, niekoniecznie takie osoby, które odczuwają takie potrzeby jak przeciętny człowiek. No to ponieważ moja firma nie jest kalibru Steve'a Jobsa firmy, tak? Więc no czuję się przez to, że to jest komplement, że z moją tam psychiką nie jest aż tak źle. Więc dziękuję. Nie mam też aż takich ambicji chyba, żeby świat podbijać i wręcz teraz już monopolizować, chociaż to już nie on. Ja myślę sobie, że można sobie w życiu fajnie pewne rzeczy poukładać i pogodzić pewne role, czy to są sroki, czy to są orły. To już wiesz co, to wszystko zależy z jakiego punktu widzenia patrzysz. Ja nie chcę mówić o jakiejś pysze i samozadowoleniu, ale naprawdę czuję się spełniona i jako mama, i jako osoba, która jest zaangażowana w biznes i też w jakieś takie dodatkowe działalności, bo tak jak ci wspominałam, jestem zaangażowana w uczelnie i w jakieś takie jeszcze dodatkowe sprawy. I może ktoś powie z zewnątrz, że ani dzieci moje nie są wielce imponujące, ani moja firma, ani nic. Wiesz co, myślę, że tak nie można mówić. Myślę, że to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś mierzy zysk tylko i wyłącznie, mierzy miarę sukcesu tylko i wyłącznie zyskiem, albo tylko i wyłącznie jakimś poświęceniem dla innych, to wszystko jest bardzo subiektywne. Ja mierzę dziećmi. To ile ich masz? Dwoje. No to jesteśmy porówni. Jesteśmy porówni. Ja tym mierzę, no bo po co nam biznesy, po co nam to wszystko, skoro gdzieś tam... Jednak w człowieku jest coś takiego bardzo głęboko schowanego, to taki pewien ciąg życia. Od tej pierwszej bakterii, która powstała te 4,5 miliarda lat temu, zauważ, że jest taki pewien łańcuch, nie? Że ta bakteria miała dzieci, jej dzieci miały dzieci, jej dzieci miały dzieci, tak przez 4,5 miliarda lat, aż jesteśmy my. I takim chyba podstawowym warunkiem, jakiegoś szczęścia i jakiejkolwiek działalności, to jest jednak założenie rodziny, przekazanie genów dalej, bo tak człowiek jest zaprogramowany, że genetycznie to mu, cała wszystko, co funkcjonujemy w zasadzie jest do tego dostosowane, więc ja tak mierzę tutaj. Tak jak powiedziałeś, no są jacyś tam jakieś osobowości psychopatyczne, które mają inne potrzeby, no ja raczej chyba zmieszczę się w tej większości, która faktycznie tej rodziny potrzebuje. I cieszę się, że ją mam, tak? I super, tak? I powiem ci nawet więcej, wiele osób, które gdzieś tam osiągnęły super, super wyniki w biznesie, tracąc na przykład dzieci, były tak załamane, że nic ich nie było w stanie ucieszyć, tak? Więc oczywiście może skrajne przypadki i tak dalej, no różne są historie, ale no... Są ludzie, których kręci sam pieniądz i okej, okay, tak? I tak może tak, być. Nazywamy ich mężczyznami. Ja myślę, wiesz co, że nie wszyscy mężczyźni tylko i wyłącznie, jakby celem jest tylko i wyłącznie stan konta, czy jakkolwiek. Nie, około 60%. Dlaczego? Bo piję do takich konkretnych badań, które gdzieś tam przytaczałem, robiłem taką prezentację o różnym podejściu między innymi do biznesu kobiet i mężczyzn. I mężczyzn zapytano, czemu prowadzą biznes taki, a nie inny, czemu to robią, to pierwsza odpowiedź, bo pieniądze. No trzeba cash mieć, tak, żeby tą rodzinę utrzymać, wiesz, mamuta upolować, przyjeździć. Powiedziałeś znowuż rodzinę, nie? Ale znowuż powiedziałeś rodzinę, że te pieniądze są potrzebne. Tak, po coś, żeby dawać rodzinie, tak? Natomiast kobiety dopiero te pieniądze albo na trzecim, albo na piątym miejscu powiedziały, że przeważnie to jest właśnie jakaś samorealizacja, albo że wtedy się może dzień, kalendarz dowolnie układać, że jest się elastycznym i że to są takie powody prowadzenia biznesu, a pieniądze to tam gdzieś są dalej i rzeczywiście takie wyniki
wyniki kobiety osiągają, że ich biznesy tam zarabiają tam 33 czy ileś procent mniej statystycznie i tak dalej, no bo też nie oczekują tych wielkich zysków, tylko po prostu... Nie są sfokusowane na sam pieniądz, tylko potrzebują pieniędzy, żeby realizować cele, ale często mężczyźni też tak jak powiedziałeś, że dla rodziny potrzebują, ale są mężczyźni, którzy pieniądze dla pieniędzy, po prostu, żeby móc się samemu lepiej czuć i jakby sam pieniądz jest dla nich kręcący. Faktycznie, że wśród kobiet jest mniejszy odsetek, że sam pieniądz mnie kręci. Natomiast jakby też nie bójmy się mówić, że i te kobiety, które mają rodziny i rodziny są na pierwszym miejscu, bądź jakaś tam samorealizacja, że ten pieniądz też je kręci, tak? Bo ja jakby nie mając tych pieniędzy, pracując w szkole, no gdzieś tam czułam ten niedosyt, ale potem im więcej zarabiam, tym więcej chcę zarabiać, tak? I z roku na rok udaje mi się... Trudno wyrwać się, nie? Trudno się wyrywać, odłożyć ten komputer i iść grać w piłkę, tak. Bo już się jest gdzieś tam z tyłu w głowy, przecież mogłam ten projekt poprowadzić, miałabym jedno mieszkanie więcej, a tutaj cię cholera szczela, nie? Wiesz co, jest coś takiego i trzeba sobie po prostu co jakiś czas odpowiadać na pewne pytania i czasami wybierasz projekt, a czasami idziesz grać w piłę, tak? No akurat mam tutaj chłopaków, którzy właśnie w tą piłkę nożną grają i jakby celem dla mnie było bycie na każdym meczu, nie zawsze się to udawało, ale myślę, że 90% tak, więc no to trochę się... To jest dopiero poświęcenie, chodzić na mecz, jeju, żeby moje dzieci nie nauczyły się grać w piłkę, bo to będzie okropne dla mnie, to będzie największa tortura na świecie. Nie, powiem ci tak, gdyby to był balet, to chodziłabym na balet i pewnie to byłaby dla mnie większa tortura. O balecie to nawet nie wspominaj. Piłkę, no nigdy mnie nie kręciła piłka nożna, ale teraz już trochę wiem, trochę się nawet znam i trochę identyfikuję tam pewnych rzeczy, bo dzięki temu mam fajne relacje z chłopakami, tak? To oni wybrali piłkę, a ja się cieszę, że oprócz komputera też interesuje ich sport i ja się z tego bardzo cieszę i bardzo ich wspieram w tej piłce, więc to jest akurat, powiem ci tak, całe szczęście, że jest piłka. Pewnie, lepiej, żeby mieć zainteresowania niż nie, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale zostawmy już te sprawy rodzinne, przejdźmy do tych spraw biznesowych. Powiedz mi, Aga, czemu nie zbankrutowałaś? Jak to jest, że ludzie, co otwierają biznesy, to tak 4 na 5, to tak jednak rezygnują z tego biznesu, gdzieś tam wracają na jakieś etaty i tak dalej, no bo im to nie wychodzi. A ty co? Przyszłaś, założyłaś, postawiłaś biznes, no pierwszy ci tak trochę wyszedł, nie wyszedł, no znalazłaś inną branżę bardzo szybko i już w nim zostałaś x lat i siedzisz, że jesteś specjalistą i się znasz na tym, czemu nie zbankrutowałaś? Znaczy odpowiem tym, co sam powiedziałeś, kwestia statystyki. No u mojego męża nie było bankructwa, ale był taki ostry kryzys i taką zaliczyliśmy glebę, która się też odbiła rykoszetem na naszej rodzinie. Więc no i skoro jego to spotkało, no to mnie już nie mogło, no bo nie mogło być, że dwie na dwie, nie? No nie, to jakby... nie. No może i by mogło, ale no aż tak nie będziemy zaniżać statystyk. No i tak już mamy 50%, tak? Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach, nie? To znaczy, wiesz co, ja staram się być z Panem Bogiem w dobrych relacjach, dbam o to bardzo i powiem ci, też może powinnam to wcześniej dopowiedzieć, ale takim punktem, taką kropką nad i było to przy tym pierwszym biznesie, kiedy ja tak szamotałam się i tak wiesz, czy ta szkoła, czy ten biznes, a jak się nie uda, a jak stracę kasę, no to są standardowe rozważania, tym bardziej, że masz pracę w budżetówce, pewną, nie, nieważne, że nic nie płatną, ale pewną. I wiesz co, i kiedy tak szamotałam się z tym wszystkim, to trafiłam na takie materiały gdzieś tam jakieś na szkoleniu i tam był cytat z Pisma Świętego, słuchaj, tam było napisane, że z przypowieści Salomona, że każdy trud przynosi zysk, a czcza gadanina tylko biedę. I powiem ci, że to dla mnie było jak słowo z samego nieba. I zamiast gadać, zastanawiać się, rozważać, to było powiedziane, każdy trud przynosi zysk. I ja to odebrałam jako taką obietnicę, że jak się zaangażuję, włożę w to wysiłek, jakby no zaangażuję siebie, włożę naprawdę, no poniosę pewien trud, pewną cenę, tak? Ta cena była duża, no ale ja byłam gotowa ją ponieść, no to przyniesie zysk. I tak się stało. I powiem ci, że nie wiem, czy gdyby nie było tej kropki nad i, gdybym nie usłyszała takiego czegoś z góry, to czy bym poszła w ten biznes? Może tak, może nie, nie wiem, nie umiem tego odpowiedzieć na to dzisiejsze pytanie, ale nie ukrywam, że to było w tym całym moim procesie dojrzewania bardzo istotnym bodźcem. Dojrzewania jesteś taka trochę jak ja, czyli mało co analizujesz, zastanawiasz się, tylko po prostu lepiej to zrobić i się przekonać, czy coś wyjdzie.
Znaczy, wiesz co, ja też dużo analizuję, bo inaczej by nie było tego całego rozważania i mielenia. Ja też analizuję, tylko u mnie zawsze był problem, przynajmniej jeszcze do niedawna, z podejmowaniem decyzji, a to podejmowanie decyzji sobie po prostu uprościłam w ten sposób. Robię i zobaczę i się przekonam. I jakby to jest takie świadome podejście do tego, że no i tak nie wykminię, i tak nie wykminię. Jak nie masz danych, to nie wykminisz. No jak masz dane, no to oceniasz. Ale są takie rzeczy, gdzie nie jesteś w stanie ocenić ryzyka, szans, powodzenia, bo po prostu nie masz danych, bo nie wiesz, co przyniesie przyszłość. Nie wiesz, która będzie 15 fala koronawirusa, czy tam jeszcze coś innego zdarzy. No nie masz pojęcia, tak? Nie przewidzisz. Więc wchodzę, robię, ale robię, ja jestem człowiekiem, który nie lubi za bardzo ryzykować. Takie ryzyko staram się mieć pod kontrolą i no jak widzisz, nie mam 15 spółek i jakby no nie rozdrabniam się, tylko się dosyć specjalizuję, więc to też pokazuje, że raczej pogłębiam i doprecyzowuję ten biznes niż otwieram kolejne. Może do tego jeszcze dojdę. Wiesz, gdybyś się tak rozbijała na kilka spółek, to byś była bezpieczniejsza, bo jedna by upadła, inne by nie upadły. Te statystyki bym tam robiła. Nie, no to już wolę, wiesz, trzymać się tej. Pan Bóg powiedział, że pobłogosławi, ja go trzymam za słowo i jest dobrze. Jasne. Okej, czyli co, nie zastanawiałaś się, inaczej, miałaś na pewno takie chwile, żeby zwątpić i zostawić cały ten biznes. No musiałaś przez te 16 lat czy 14 dojść do wniosku, że nie, muszę to zostawić. A jeżeli nie, to czemu? Wszyscy tak mają. Taka zasłodka twoja historia jest. Musi tam cię ktoś oszukać na kasę albo coś, ktoś nie zapłacił. Wiesz co, no musiałabym coś na siłę ci tutaj rzeźbić. No mam jednego klienta, który mnie zapłacił. Sprawa jest w toku. To są śmieszne pieniądze, w ogóle małe, ale postanowiłam, że no sorry, ale no nie daruję, bo się czuję mocno oszukana. Natomiast to nie jest kwestia żyć albo nie żyć dla mojej firmy. Absolutnie nie. To jest jeden darować. Projekt. Zwłaszcza jak się nigdy nie miało takiego przypadku, to lepiej pierwsze sprawy w sądzie i tak dalej o jakieś pieniądze, tą procedurę przejść na jakiejś małej Dokładnie sprawie, tak. Żeby potem mieć doświadczenie, jeżeli będziemy tego potrzebowali, a będąc przedsiębiorcą, to jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy mieć poważniejszą sprawę, oby nie od prokuratora. Kwestia skali i po prostu ilości klientów i faktycznie kwestia czasu, że taka sytuacja się może powtórzyć. Natomiast tak, no jestem w trakcie, jestem po pierwszej sprawie, czekam na drugą, ale z powodu COVID-u się nie odbyła. No generalnie sprawa wygląda na bardzo wygraną, no ale jeszcze wyroku nie ma. To jest tak, jak powiedziałeś, jak sprawność u harcerza, nie? Kolejną trzeba zdobyć w prowadzeniu biznesu, więc oczywiście były trudne sytuacje. Natomiast powiem ci tak, bardziej miałam frustrację, że chciałam zostawić to wszystko, kiedy gdzieś tam się to nie spinało i były takie, wiesz, chudsze okresy. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, że ja chcę wrócić do szkoły. No to się nie pojawiło nigdy. Nigdy nie wpadłam na pomysł, że szukam pracy właśnie w szkole, w budżetówce, chociaż kilka razy zdarzyło mi się gdzieś wysłać CV, gdzie przytłoczona różnymi rzeczami, pomyślałam sobie, kurde, a tam mogę mieć tak na czysto, że idę, robię swoje, odwalam i tak dalej. I zdarzyło mi się parę razy wysłać CV, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się wpaść na rozmowę. Znaczy tak, no, tam gdzie może by mi się wydawało, że super ciepła posadka, to mnie nikt mnie nie zaprosił, ale wiesz co, to było na samym początku, gdzie faktycznie boksowałam się z rzeczywistością, gdzie się uczyłam pewnych rzeczy, gdzie popełniałam wiele błędów i faktycznie bywały takie momenty. No to dajesz te błędy, dajesz te błędy! To tak mamy rozmawiać, ty chcesz o moich błędach tutaj teraz. No słuchaj, no same pozytywne rzeczy, no na pewno gdzieś jakieś błędy muszą być. No słuchaj, no jeden z błędów, znaczy nie wiem czy z błędów, to ja tego nie nazywam błędem, natomiast no samo to, że w 2000... No otworzyłaś działalność, to już był błąd, że firmę założyłaś. No tak, wystawiłam się w tym momencie na różne nieprzewidzialne sytuacje, ale wiesz, samo to, że w 2008 roku mocno tąpnęło tam gdzieś w Stanach i przyszło falą do Polski, no i ci moi deweloperzy zrobili się bez pieniędzy, a potem też oni nie płacili i szła lawina i to spowodowało, że też no ten pierwszy biznes, ten
ten portal sprzedałam. Nie nazywam tego błędem, no bo ja swoje na nim zarobiłam, no ale trzeba było się z tego wycofać. Okazało się, że ta droga nie ma dalej, przynajmniej ja nie widziałam przyszłości dla tej drogi. Znalazłam tą działkę rekrutacyjną. Czy to był błąd? Dla mnie nie. No to no, zmieniła się na tyle rzeczywistość, że musiałam coś z tym zrobić, tak? Podjąć jakąś decyzję. No i takich rzeczy było pewnie trochę. No na przykład błędem, który do dzisiaj się śmieje z siebie, taki chyba najbardziej komiczny i tym się może najchętniej podzielę, ale poszłam do jednego dewelopera, firma tutaj z pod Warszawy, oferując mu swoje reklamy na portalu. No i ta reklama była za 500 zł, tak, za miesiąc, tam plus VAT. No i on kupił ode mnie na cały rok, więc miał mi zapłacić 6 tysięcy, tam z VAT-em 7 chyba coś. No i ustaliliśmy, że on zapłaci za pierwszy rok z góry. No i zapłacił te wszystkie pieniądze za ten pierwszy rok z góry. Po czym po 2 miesiącach dzwoni jego tam asystentka z przeproszeniami, że oni nam tutaj nie płacą za kolejne miesiące, że tylko za pierwszy miesiąc poszła płatność, ale oni chyba zgubili fakturę i poproszą o duplikat. No i ja tak słucham i sobie myślę, Panie Boże, czy ja mam się przyznać, że oni zapłacili za cały rok i że ta stawka była za cały rok, czy ja mam faktycznie im wystawić teraz co miesiąc fakturę na te pieniądze. Wiesz, no nie zdobyłam się na taką bezczelność i jakoś staram się ten biznes naprawdę bardzo transparentnie i uczciwie prowadzić. I ja im się przyznałam, nie, Państwo zapłaciliście za cały rok, to już było wszystko, jesteśmy kwita. Odłożyłam ten telefon i po prostu myślałam, że rozszarpię siebie. Znaczy nie za to, że się uczciwie przyznałam im do tego, tylko za to, że mam tak beznadziejnie niskie ceny, że ja się tutaj boksuję, a mogę brać 12 razy więcej za swoje rzeczy. To był czas, kiedy deweloperzy naprawdę nie patrzyli na złotówki i oni na te reklamy w internetach po prostu szło ile chciałeś, tyle mogłeś dostać. I ja tego nie wyczułam, tak? Ja tego nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, że mogę więcej. I no i to też była taka lekcja, no to był poważny błąd, tak? No, naraziłam firmę. To jest częsty błąd takich ludzi, którzy są niepewni siebie, mógłbym powiedzieć, albo nieznający swojej rynku, wartości, niedoceniający się, że zakonkuruje ceną, tak? I ja wpadłem w podobny problem, gdzie ja za dzieciaka, nie wiem, z 16-18 lat miałem stronę o grach komputerowych i też handlowałem reklamą w internecie no, z tego żyłem. Znalazłem pierwszego większego reklamodawcę, który kupił u mnie reklamę, wykupił no, połowę powierzchni na pół roku całej strony internetowej. No i to sprzedałem za jakieś fajne pieniądze, które szybko się rozeszły, a potem przez pół roku miałem zajęte miejsce i nie mogłem tego sprzedać. No właśnie. No i to są błędy, na których człowiek się uczy, potem weryfikuje i potem już wiesz, jakie podejmować decyzje, jak ustalać ceny. Cały czas się uczymy, a potem głupi umrzemy, nie? No chyba, że ty masz taki zamiar. A ty co, zamierzasz mądra umrzeć? Wiesz co, mam zamiar cały czas się uczyć i z tej wiedzy korzystać i przekazywać ją dalej. Dlatego bardzo sobie cenię możliwość pracy ze studentami czy pracy w ogóle z ludźmi, bo przynajmniej jeżeli ktoś nie popełni moich błędów, to ja już będę się czuła z tym lepiej. A ciągle jesteś taka zmotywowana, że ci się chce i działasz i wstajesz rano z takim, znowu coś tutaj fajnego robimy, tutaj, tu kogoś zrekrutujemy, tu kontrakt, tu mieszkanie, tu remont. Bo ja ci się przyznam szczerze, ostatnio mam coraz częściej takie chwile, że wolę sobie, nie wiem, na fotelu bojanym sobie posiedzieć, napić herbatę, pokontemplować, poczytać książki i się tak troszeczkę Nie chcę powiedzieć odstresować, bo jakoś stresującego życia nie prowadzę, ale tak no po prostu coraz częściej mi się po prostu nie chce. I się śmieję sam do siebie, że przez ostatnie 4 tygodnie od biznes campu, który tam 2 sierpnia się rozpoczął, no że mój nowy sposób zarządzania to prokrastynacja. I się bardzo dobrze w tym znajduję. Okej, odwlekanie. Słuchaj, wiesz co? Słuchać mnie, bo ja ciebie... Halo, jesteś? Słychać. Okej, wiesz co, powiem ci tak, a propos tego, czy jestem zmotywowana, mam wrażenie, że no, z roku na rok jest coraz lepiej. Mimo teraz tutaj kryzysu, to też widzę, że no, było tąpnięcie. Oczywiście to się odbiło na wynikach, bo nam się klienci gdzieś tam powycofywali. I
Były takie, no, takie trudne chwile, ale mam wrażenie, że patrząc tak bardziej szerzej, w dłuższej perspektywie czasu, no to jest coraz lepiej. Mnie nakręca sukces i faktycznie jak coś nie wypali, nie wiem, jakiś projekt się źle skończy albo coś tam no, wyjdzie, że no nie, na coś liczę, a to się nie udało, to faktycznie gdzieś tam to jest takie, nie wiem jak to nazwać, ale taką glebę no, zalicza, że po prostu a dupę z tym wszystkim. Natomiast jak dzieje się sukces, to mnie to mocno nakręca. Ja jakby dopiero może właśnie wyrastam z tego poczucia niewiary w siebie i tego takiego myślenia w takich małych kategoriach i to przez 14 lat się rozwija i ciągle jeszcze jak widzę, że o co się udaje, no to mnie to nakręca. I powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że ja się dopiero rozpędzam, że dopiero coraz bardziej mnie pewne, właśnie dzieci mam już w miarę duże, coraz mniej mam takich zobowiązań, tego czasu mam coraz więcej. Coraz więcej też pieniędzy, żeby ewentualnie nimi gdzieś tam obracać i coś z nimi robić i to daje nowe możliwości. To mnie naprawdę nakręca. Czy chęci ciągle masz? Słucham? Czujesz tak wewnętrznie, że jeszcze gdzieś tam jest projekt twojego życia przed tobą? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja jakby... No, ja wiem, że jest jeszcze, znaczy powiem tak, coraz więcej widzę swoich mocnych stron, coraz bardziej widzę, jak pewne rzeczy rozwiązywać, coraz bardziej dostrzegam to, że wychodzi, tak? No bo raz nie wyjdzie, piąty raz nie wyjdzie, ale w końcu wyjdzie i już zaczynam widzieć, że coś wychodzi. I powiem ci, że tak, mam wrażenie, że to dopiero początek. No to a to nie jest tak, że właśnie jak się ma te 20 lat, to wtedy mamy taką pasję do działania, bo potrzebujemy gniazdo zbudować, potrzebujemy zarobić pieniądze, żeby gdzie mieszkać, mieć co jeść, rodzina, dzieci i tak dalej. Ten młody człowiek potrzebuje najwięcej pieniędzy, jest najwięcej zmotywowany. No a potem życie mija, osiągamy co osiągamy, już mamy gdzie mieszkać, co spać, gdzie spać, wiesz, samochody, bo możemy sobie jeździć, jakieś oszczędności, jesteśmy bezpieczni, wtedy się takie lenistwo pojawia. No to u mnie chyba było inaczej. Odwrotnie. Ja bym może wolniej dojrzewam, albo było odwrotnie, może jestem w tym odsetku tych tam psycho coś. Nie wiem, nie mam diagnozy jeszcze. Ale wiesz co, ja w wieku 20 lat w ogóle nie myślałam kategoriami pieniędzy, raczej ideałami, dawaniem siebie i jakby tworzeniem wartości i to mnie napędzało, stąd ta szkoła i tak dalej. Natomiast myślenie o pieniądzach pojawiło się, kiedy one już naprawdę po prostu były potrzebne, a tak naprawdę zaczęłam myśleć o pieniądzach, jak zobaczyłam, że potrafię je zarabiać. Bo wcześniej to po prostu były potrzebne, bo były potrzeby, ja widziałam swoje potrzeby, ale o pieniądzu, jako rzeczy, która no, sama w sobie jest pociągająca, dopiero w momencie, kiedy nauczyłam się je zarabiać i kiedy nauczyłam się już pewnych rzeczy, no to staram się to powtarzać na większą skalę, rozwijać to i nie mam, jeszcze mi się to nie znudziło. Może za krótko to trwa, dopiero kilkanaście lat, nie wiem, no ty wiem, że bardzo szybko zacząłeś, ja może późno zaczęłam biznes. No bez przesady, ja dopiero 20 lat w biznesie. No to widzisz, no to ja jeszcze nie mam takiego stażu, więc może przy 20 to się zacznę zastanawiać i czy mi się chce jeszcze, ale na dzisiaj to chce mi się tego sukcesu, który daje rozwijanie firmy, bo też nie sam pieniądz, żeby to też tak nie wybrzmiało, bo jakby nie chodzi o sam pieniądz, ale myślę, że w moim przypadku chodzi o samo osiąganie sukcesu. Stawiasz sobie cel, osiągasz ten cel, czasami nawet więcej, no to dopiero jest frajda, nie? I myślę sobie, że to, no ja lubię sukces. No kto nie lubi... Nie masz tak, że jak nagle ci idzie ponadprzeciętnie dobrze, masz ten powiedzmy jeden rok tłusty, tak? To masz takie wrażenie, że nie zasłużyłaś na to, że nie wiadomo skąd są te pieniądze i trzeba uważać, bo drugi rok będzie dwa razy gorszy, więc na wszelki wypadek lepiej oszczędzać i nie wydawać. To znaczy, wiesz co, oszczędzanie i niewydawanie i jakieś tam właśnie inwestowanie na przykład właśnie w nieruchomości, to jakby zawsze mnie gdzieś tam przyświecało, bo nie jestem ryzykantem. Natomiast nie mam takiego myślenia, że jak było dobrze, to będzie źle. Raczej mam myślenie optymistyczne. Skoro udało się tyle, no to w przyszłym roku powinnam zrobić więcej i tak sobie ustawiam cel. Wiesz, co to jest optymista? To jest na przykład pesymista mówi, że już gorzej być nie może, a optymista mówi może. Wiesz co,
Powiem ci tak, ja jednak mam wiarę, nie wiem, nie chcę tego nazwać teraz pesymizmem, optymizmem, nie chcę odejść od tego, od tej nomenklatury. Raczej mam takie poczucie, uczę się, rozwijam, mam nadzieję, że skutecznie i mam nadzieję, że jestem nieco mądrzejsza. W związku z tym coraz śmielsze decyzje podejmuję, ale oczywiście małymi krokami i to póki co się sprawdza. Póki co i dzięki Bogu jest dobrze. Okej, okay, to gdzie przyszłość, tak, żeby podsumować już ten, tą działalność? No bo powiedziałaś tak, że dzieci już duże, że już coraz więcej i pieniędzy gdzieś tam, i oszczędności, i doświadczenia, coraz mądrzejsza jesteś, a powiedziałaś, że ten największy projekt życia czujesz, że jeszcze gdzieś tam przed tobą. Więc gdzie cię ciągnie? Wiesz co, gdzie mnie ciągnie? Do początku, czyli do takiego angażowania się w rzeczy, które dają to poczucie takiej satysfakcji totalnie niefinansowej, ale takiej, że pomagasz ludziom, że dajesz im wartość. Ja mam największą frajdę z pieniędzy oczywiście też, ale z dawania ludziom wartości i mam takie poczucie, że jak zbuduję taką naprawdę stabilne zaplecze właśnie i w firmie, którą być może będę mogła się już z niej trochę wycofać na takiej podobnej zasadzie, że już usamodzielnić ludzi, niech oni to o to dbają. Może ilość nieruchomości gdzieś tam da to takie naprawdę solidne zabezpieczenie i będę mogła zajmować się takimi rzeczami, które no gdzieś tam w duszy grają, tak? To wspieranie. Znaczy ja nie mówię o jakimś takim konsultingu, bo to nie o to chodzi, ale na przykład teraz przed naszą rozmową uczestniczyłam w szkoleniu z mentoringu, tak? To jest mam mentora, który mnie gdzieś tam wspiera i to jest piękne i który gdzieś tam mi podpowiada pewne rzeczy. Chociaż on nie wie, że jest moim mentorem, bo jest to taka nieformalna relacja, ale ja go traktuję jak mentora. Się o tym nie wie. Jeszcze raz. Na tym polega bycie mentorem, że się o tym nie wie. Tak, on nie wie, że jest moim mentorem, ja mu zadaję... Bo jak ktoś wie, że jest czyimś mentorem, to nie, bez sensu. To nie działa. No to nie działa. Natomiast wiesz co, no, o tyle ta relacja jest gdzieś tam dla mnie budująca i otwierająca horyzonty i taka wspierająca, kiedy czuję tą troskę kogoś, kto po prostu bardziej po ojcowsku próbuje pomóc, a ja się uczę, że to są fajne rzeczy, to są fajne modele i jakby próbuję to poznać, bo myślę, że to jest bardzo wartościowe. To daje dużą satysfakcję. Też wiem, że przychodzą osoby, studenci, którzy gdzieś tam zadają pytania i chcę umieć właściwie na nich wpływać, żeby nie wpływać i nie ingerować, ale jednak wesprzeć i otworzyć pewne rzeczy dla nich. No to jest takie pociągające. Myślę sobie, że chciałabym mieć więcej czasu na tego typu rzeczy, tak? Czyli jakby nadal być w biznesie, nadal mieć te mięśnie, tak? Które pracują, a niektóre już sflaczały, wiszą i już są nieaktywne. Nadal być, bo jakby nie planuję wycofania się z biznesu, przynajmniej na razie w ogóle nie widzę takiej potrzeby, ale chciałabym mieć więcej czasu, więcej luzu, więcej takiej swobody na tego typu bycie, a ten projekt, jaki jest przede mną, nie mam pojęcia, nie wiem, może nowa firma, nowa spółka, może nowa działalność, nie wiem, na razie skupiam się na podregulowywaniu tej, którą mam, bo tutaj jest jeszcze potencjał duży, bo tak naprawdę dopiero po kilkunastu latach widzę, że właściwie no, dział sprzedaży może się kurczyć, bo klienci sami wracają, to jest piękne, jak pozyskujemy klienta i on zostaje z nami latami, bo oczywiście no nie rekrutuje co miesiąc, ale chociaż mamy i takich, którzy rekrutują co miesiąc, ale mam takich, którzy po prostu tam raz, dwa razy w roku do nas trafiają z jakąś potrzebą i ten portfel się rozwija, więc jakby no nie widzę powodu, żeby tutaj coś zmieniać, a wręcz właśnie ceny, oferty, dodatkowe usługi, jakby no bawię się tutaj tym rozwojem. A co w przyszłości, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie dobra. Dokładnie tak jest. Więc Aga, wielkie dzięki. Przyszłość na pewno będzie dobra, bo jak się spotkamy gdzieś w Warszawie kiedyś, to ja już rzuciłem piwo do lodówki dla ciebie, żeby sobie jeszcze siąść i pogadać, więc przyszłość będzie naprawdę fajna! Dokładnie tak, tego się trzymamy. Dziękuję za rozmowę. Dzięki Aga za rozmowę, wszystkiego dobrego, wolności, sukcesów i do zobaczenia. Trzymaj się, pa, pa! Do zobaczenia, pa!